to co najmniej jak Black Friday w Stanach Zjednoczonych, albo jeszcze lepiej. Syknie z tej ziemi. Tak, musimy się zaszczepić na... Mamy jakiś problem z kołem. Jeny, tam strażnicy. Wow. Jakby to ambasada była. Dostaliśmy numerek 001. Nie mogłam w środku nagrywać, bo zabrali mi telefon. Ale generalnie rzecz biorąc, tak, możemy tutaj aplikować o tą wizę. Dostaliśmy całą listę dokumentów, które są potrzebne, z czego prawie wszystko już mam, bo czytałam online, co jest potrzebne, ale potrzebujemy jeszcze jedną rzecz. O, tutaj jest. Tu jest. Aha. No i tak, musimy się zaszczepić na polio, bo bez tego nie dostaniemy wizy. Nie, że bardzo lubimy się szczepić generalnie. Nie musimy się szczepić, my potrzebujemy certyfikat. Nie musisz się szczepić, ale potrzebujemy certyfikat. I to nieważne, że my jesteśmy szczepieni, prawda, w Polsce gdzieś tam za dzieciaka. Nie, musisz mieć nowe szczepienie i aktualny certyfikat, że się zaszczepiłeś. Trochę było zamieszanie, żeśmy tutaj wprowadzili, bo oni nie wiedzieli, co z nami zrobić tutaj. Ale spoko, już tam ogarnęli i wpisują nas do książki. Na listę tak, więc... złoczyńców. Łotry po bokach. Dostaniemy. Wow. We are amazed. No patrzcie, wyższa szkoła jazdy, to nie tam jakiś papiór. Super. Thank you. Nawet sprawnie poszło tam w tym szpitalu. Nie musieliśmy nic płacić za tą szczepionkę. No i oczywiście, że można by było tam dyskutować nad temat, czy brać tą szczepionkę, czy nie brać tej szczepionki. My nie jesteśmy wielkimi fanami szczepionek, ale też nie jesteśmy wielkimi przeciwnikami, szczególnie na takie choroby jak polio właśnie, gdzie polio prowadzi do paraliżu i generalnie rzecz biorąc do śmierci. A jesteśmy w krajach bardzo wysoko zagrożonych polio. Trochę tylko irytuje nas taki paradoks, że jakbyśmy lecieli do Indii samolotem i ubiegali się o wizę online, to wtedy takiego certyfikatu i nowego szczepienia na polio nie trzeba mieć. Natomiast jeżeli właśnie przekraczasz granicę lądową, to wtedy taki certyfikat jest wymagany i to szczepienie nie może być starsze niż 12 miesięcy. Czyli po prostu nowe szczepienie na polio jest wymagane i bez tego po prostu wizy nie dostaniemy.
między Pakistanem a Indiami jest tylko jedna otwarta granica. I jest to granica wyjątkowa. Tutaj każdego dnia odbywa się ceremonia opuszczenia flagi, którą teraz zobaczymy. To co najmniej jak Black Friday w Stanach Zjednoczonych, albo jeszcze lepiej. O jeny, ale szopka. Miejsca, po pierwsze wstęp jest bezpłatny, miejsca nie są numerowane, więc jest walka o jak najlepsze miejsca. Mam nadzieję, że nas wpuszczą. Chodź, my musimy iść, po prostu nas wpuszczą. Chodź, chodź. Tak. Stawiam na to, że my wejdziemy bez kolejki. Rozdzielili nas. Niedźwiedzia wysłali do tej kolejki z mężczyznami, a ja jestem tutaj z kobietami, ale mam nadzieję, że po przejściu tam się znajdziemy. No dobra, idziemy. Powolutku. Jestem. Moja kontrola trwa dużo dłużej niż niedźwiedzia. Tak, więc już jesteśmy z powrotem i idziemy. Z tej ziemi. Dostałam chorągiewkę i mam, proszę bardzo, znak Pakistanu. Pan chciał mi na twarzy, ale się nie zgodziłam. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Atmosfera przypomina trochę taką z meczu, taką jak my znamy na meczach, gdzie widzowie dopingują swoich zawodników, więc po tamtej stronie indyjskiej oczywiście tych indyjskich żołnierzy, a tutaj po tej stronie pakistańskich. Dziwne, dziwne. Dziwne, dziwne.
Tamci wyśpiewali, wiecie, jakieś chórki, hymny na cześć Indii, a w tej stronie na cześć Pakistanu. Tak więc naprawdę próbowałam doczytać się, skąd się wzięło, po prostu skąd się ta tradycja wzięła, i tak naprawdę nikt nie wie. Wiadomo tylko, że tradycja zaczęła się 12 lat po rozdzieleniu Pakistanu od Indii w 1959 roku, i od tego roku właśnie trwa co wieczór, każdego dnia, przez wszystkie dni roku, taka właśnie uroczystość. Jak ktoś by tu był, to koniecznie trzeba. Nie trzeba przekraczać granicy, tak? Ani z jednej, ani z drugiej strony. Tak więc można sobie tą pooglądać, tą uroczystość. Cała uroczystość trwa około godziny. Trzeba być trochę wcześniej, żeby właśnie mieć pewność, że wejdzie się, bo jeżeli ktoś się spóźni, przyjdzie za późno, a ten stadion jest pełny, to już po prostu nie wpuszczą. Po tej pakistańskiej stronie te miejsca do siedzenia było dużo, dużo mniej. Po tej stronie indyjskiej było to o wiele bardziej rozbudowane, tak więc zobaczymy, jak będziemy po drugiej stronie, czy nam się też uda pooglądać, bo nie wiem, jak to wyjdzie czasowo. W ogóle najpierw to musimy zdobyć wizę do Indii i teraz właśnie jedziemy. Od razu powiem, dlaczego przyjechaliśmy tutaj do tej Toyoty, do tego warsztatu. Mamy jakiś problem z kołem, nie do końca jesteśmy pewni, co to jest, ale na pewno coś naszego złomka boli i trzeba to sprawdzić. I co? Czekaj, jedziemy. Aha, jest tam warsztat, tak? No to fajnie. Ile? No. Baby pracują w ofisie. No. Kurwa, nie ten świat. No widzisz. A właśnie mi się przypomniało, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tą ceremonię na granicy otworzyły dwie funkcjonariuszki kobiety. Poczekaj, bo on ci pokazuje, poczekaj. Jakąś przepustkę. Aha, dobra. Okej. Jedziemy. No, to piesy na sznurki i czekamy tutaj. Dostaliśmy podwórko na wyłączność. Tak więc będziemy sobie, tak, Tobi, poczekamy. No, mamy nadzieję, że nie za długo. A zaraz pójdziemy na jakiś spacer tu po okolicy, tak więc damy radę. Dostały gryzaki. Zajęte tu gryzieniem, a ja też nie będę marnować czasu, tylko zajmę się przygotowaniem reszty dokumentów do wizy. I między innymi potrzebne są rezerwacje hotelowe. Mimo że my w hotelach nie śpimy, to rezerwacje muszą być.
A więc jakieś tam się znajdzie. Po prostu trzeba poszukać się takie na bookingu gdzieś, które mogę potem odwołać bez straty pieniędzy. No, wydrukuje się, a potem się odwoła. No, taka zabawa, niestety. Nie pierwszy raz z wizami. Chwilę to jeszcze potrwa, więc poszliśmy na spacer z psami, ale powiem szczerze, że to wyzwanie. Nie wiem dla kogo większe, dla nas czy dla psów, bo tu no, dużo się dzieje. A samemu ciężko przejść przez ulicę, a z psami to już w ogóle dużo bodźców dla nich. Ale z drugiej strony no, to też taki element wychowawczy, prawda? Muszą się trochę ułożyć. Nieczęsto mamy okazję chodzić z nimi na smyczy, więc też nie są aż tak dobrze ułożone, jeżeli chodzi o chodzenie na smyczy. No, poza Tobim. Tobi najgrzeczniejszy. A Afri i Bella to... Nie wiem. Niewyuczalne po prostu. Najpiękniejsze w takich krajach jest to, nie, może tak powinnam powiedzieć, że wiele osób się martwi jadąc w jakąś dłuższą podróż, co będzie jak się coś zepsuje. A w długiej podróży na pewno coś może niekoniecznie się zepsuje, ale będzie trzeba wymienić, przegląd zrobić czy coś. Nie ma się co martwić, bo zawsze się warsztat znajdzie taki, który wszystko będzie mógł zrobić. Dobrze mieć się części zamienne, bo nie każdy warsztat jest taki jak ten, który części zamienne ma. I czasem trzeba czekać, bo tak mieliśmy w innych krajach. Dlatego teraz takie wszystkie newralgiczne części zamienne mamy ze sobą. Ale najpiękniejsze jest to, że tu nigdy nie trzeba czekać, nie trzeba się umawiać, że na przykład za kilka dni, tylko zawsze od razu biorą na warsztat, reperują i w ogóle nie ma problemu. My żeśmy się jeszcze nie spotkali, żeby nie ma problemu. Właśnie jedyne miejsca, gdzie się spotykamy, gdzie był problem, to Polska czy Anglia jeszcze kiedyś żeśmy mieszkali. A wszędzie czym dalej od Europy, tym nagle wszystkie problemy znikają. Niestety nie zdążą dzisiaj naprawić i właśnie tu rozkminiamy co zrobić. No i coś wiesz już? It's too heavy. Aha, i co? Tak, zaraz zdejmę to koło zapasowe, żeby ściągnąć opony, dam na górę i jak będziemy mieszkać ten, to ja zrobię coś. Co chcesz? Dobra. Psy były bardzo spokojne, dopóki pan nie przyszedł. Coś może niekoniecznie się zepsuje, ale będzie trzeba wymienić, przegląd zrobić czy coś. Ale to naprawdę nie... Hobby. Szysz! Tam dzieci wołają. Z sąsiedztwa. Nie ma się co martwić. Szusz, no dajcie dzieci powiedzieć.
bo zawsze... Bela! Bela, bądź tu. Bela! Tu przełączę na ten cyrk może z drugiej strony. Na